Siema, z tej strony Eleven, to jest ponownie The Binding of Isaac. Gramy dzisiaj z Wiśnią. Gramy sobie z Elevenem. Tak, jest środek nocy. Czy ja wiem, czy dobry save? Nie, to jest pierwszy save, to jest zły save, to jest ten zły. Okej, więc... Nie masz... Kim gramy? Grid Mode'a. Grid Mode'a, co? No, w sumie nie nagrywaliśmy Grid Mode'a nigdy. Nie, chyba raz nagraliśmy. Możliwe, ale Grid Mode jest jakaś taki... Dobra, prosty. To hardy. Tylko na kim? To jest pytanie. Może losowo? Dawaj, do it! Random. Tylko jak się los złapie, to wiecie, to... Keeper. Samson. Samson może być. Samson jest dobry. Samson is love, Samson is life. 8XL4, ATG9. Już wyrobiłem sobie nawyk czytania seedów. Wiśnia jest tym dziwnym czymś tutaj. Co to jest? Wiśnia, czym ty jesteś? Alien. Jesus. Pozdrawiam Aliena. Pozdrawiam serdecznie, cieplutko. W zimę to warto cieplutko pozdrawiać, bo jest zimno! Dobra, tutaj chyba nie będziemy za dużo się bawić. Mocno. Zaraz, nie ten napis, okej, nie ten napis, przycisk. Więc, jest basement pierwszy. Myślę, że jeżeli zbiorę, to chyba, że nic nie stanie. Czekaj, to są kontrolowane obrażenia od nich, więc... Wszystko mam pod kontrolą, ale więc... ja muszę ci serce jeszcze zabrać. Więc ja jestem... No już nie wrócę. Aha, musisz mi serce... O. Nie, Soharta mi nie zabierzesz, pierdziel się na twarz. Myślę... I takie nagrywanie z przyjaciel. Dobra, to zróbmy tak. No, oddaj to i weź sobie jeszcze raz całe. Ja sobie wezmę to, okej. I się dostałem. Dobra, wolałem mieć zwiększony damage na sam początek, bo mi to jakoś po prostu bardziej pomaga. Tutaj się nic nie traci względem nawiórmów, jeżeli to zostanie obrażenia, z tego co wiem. Pewności nie mam, bo tą grę ciągle aktualizują i trolują jeszcze. No, w sumie to fakt. Ostatnio Tyron Rodriguez pisał na Twitterze, że będzie gra wydawana na iOS, na telefony. Na Androidzie niestety nie będzie, ale będzie na iOS. Jako że ja mam telefon z iOS, to stwierdzam, że będę miał przerypane! Zero życia! Isaac wszędzie, co to będzie? Gówno, wszędzie. Wszechobacne. Nie no, gówno tylko w basemencie raczej, nie? Znaczy się potem to się czasami zdarza, no ale to się zdarza każdemu. Bada bada bada. Chodź, gini. Oj, daradona. Zwiększony damage mi się przydał. Pod trzeci rana. Ty, nie byłem, nie... Ej, nie byłem jeszcze w treasure roomie, to dziwne, no nie dziwne, że niego nie trafiliśmy. No bo był w tym jednej odnodze tego labiryntu. O, witam. Nie pomogę. Halo. A mogę postawić bombę? Nie. Znaczy możesz ogólnie, ale... Chyba nie tą postacią. Ale możesz, każdą się da. Ale raczej bym nie zalecał, bo nie jest mi to jakkolwiek potrzebne w tym wypadku. Jeżeli chcesz mi spartaczyć raz... Ja chcę być bombowy po prostu! A ty już od razu, że spartaczyć... Zamknij mordę! O kurwa. Że już spartaczyć się ran, tak? Tak. Taki siebie przyjaciel. Tak. Przecież to ty to jesteś żałosnym graczem Wajzaka, ja tu jestem pro. A mam się schować i zabrać ci Sohardę, żebyś przypadkiem nie miał na dole? Mam to zrobić? To ci odłączę pada, śmieciu i będziesz dopiero... Gnoju. Klucz wezmę, bo bomby mi się jakoś... Klucze są ważniejsze niż bomby, w mojej opinii. Prawda. Okej. Basically, you're dead. Polifimus ze zwiększonym damage'em. No, dużo zwiększony to nie będzie, ale... No, jest fajny. No, fajny. Nie wiem, jak to jest, że niektóre itemy, w którymi się wolno strzela, są w miarę okej, a inne, którymi się wolno strzela, są takie oporne strasznie. To jest coś, co nam brakowało. Tak, patrz na to. Niech to zasuwa. Dobra, super. Pierwszy basement. Pierwszy basement, no. Widzisz, szczęście działa. Nie. To jest moje osobiste szczęście, to znaczy, że potem wrypiemy. Ty swoje szczęście zachowuj na swoje filmy. Bo ja nie jestem z tymi wspólnego. Już myślałem, że powiesz, że na Friends. To jest szataństwo. Nie, proszę cię. O tym temacie nie gadajmy, może, co? Nie. Ostatnio nie mam na to humoru trochę. If you know what I mean. Okej, to weźmiemy. A co to robi? Powoduje, że. Nie, to nie jest to. Nie pamiętam, co to zrobi. Nie, był inny trinket podobny, który powodował, że... A, wiesz co, tak, możesz sobie wziąć, tylko uważaj proszę na nie, bo to jest mój cenny soul heart. Ja gra niby się źle. No dobra, nic nie, ja nie będę się wracał, bo gra mi dostatecznie mówi, żeby się tam nie wracać. Tak, ty grasz źle, ty grasz ciulato. Widzisz? Patrz co zrobiłeś, idioto. Co zrobiłeś? Kretynie, przecież widać na pierwszy rzut oka, że to ty.
Gówno, no ale coś zawsze jest. Dobra. Gówno, poranku, gówno i w południe. Gówno. Po tyle monet to warto tutaj przyjść, więc jakoś mnie nie boli strata bomby. Do sklepu wyjdziemy. I jak... do sklepu? Sugerujesz? No, 23 monety, tyle kluczy. Ja pierdzielę. Straszyłem się właściwie. Kontakt from... znaczy się to nie jest kontrakt. So hard, so hard, bym tylko brał i... Piggy bank też jest dobry. No, dawaj. Oczywiście jak gram keeperem to mi się nie zdarza, bo po co by miał mi się zdarzać piggy bank, kiedy gram keeperem. To jest takie swoistego rodzaju nawiązanie, że czasem żeby zarobić trzeba czasem trochę pocierpieć. Tak, czasem trzeba stracić, żeby zarobić, no. Giełda, giełda. Ten item powinien się nazywać giełda. Tu będzie boss pewnie, tak, już tam więcej nie idę, nie chcę mi się tam wrócić. Okej. Chodź tutaj. Pięknie. Weźmiemy sobie damage, czyli enemy slowdown i teraz go ciuramy. A, bo to, że ich odporność zmniejsza, tak? Nie, troszeczkę ich zrani i przy okazji spowalnia. Bo damage up. Pięknie. HP lag up. Właściwie tak się zastanawiam, co mamy zrobić. Nie, ten sorry. Drugi item. Sorry, tego to nie biorę. Nie. Właściwie tak się zastanawiam, co mamy zrobić, czekaj. Hash pokonany, boss rush pokonany. No to the lamba. The lamp, albo. Znaczy, bardziej to wygląda na to, że musimy. Znaczy, powinienem iść. Czy czego mi tam brakuje? The lamba tylko. Tak, the lamba. I grid mode. A, to grid mode to już będzie. Formalność. Formalność, kaszka z mleczkiem. Delem prawdopodobnie też będzie prosty. A może wolę ryż z mleczkiem? To, nie wiem, jakoś ryż mi nigdy do mleka nie przypadał. Wiem, że niektórzy tak lubią, nie wiem, ja osobiście... A masełko dawałeś zawsze? Nie, ja najbardziej lubię tradycyjne płatki z mlekiem i to do dodatku na zimno. A czosnek? Jaki czosnek, co się pojebało? Ty na początku mówiłem, że mówisz serio, a teraz nie wiem, w którym momencie przestałeś żartować i zacząłeś ten. Ja mówię serio! Czosnek! No! Do mleka! No! Z masłem. Nie wiem, zawsze mi smakowało. Zawsze mi mówili, że mam zjebane kubki smakowe. Masz zjebane, potwierdzam. Nie no. No nie wiesz, no. No wiesz, mi smakowało. Wiśnia, to jest jak wodzionka. Ja uwielbiam wodzionkę. Tylko smakuje bardziej mlekiem. Wiesz, Wiśnia, co kto woli, ale bez przesady. O, dawajcie mi czarne serca. O nie. To jest dobre, ale no, dostanę i tak. Szczerze, myślę, żebyś tam wrócić, ale nie. Myślałem, żebyś tam wrócić po części klucza i rozbić jeszcze mega szatana. Za mało monet mamy tylko tutaj wszystko. Minimum 15. Nieważne, wchodzimy. Nieważne, wchodzimy. Pandora's Box. Nie wiem, czy to przypadkiem nie da jednego itemu tutaj. Nie, to da chyba na niższych. To chyba na cavesach. Jesteśmy w cavesach. Jesteśmy w cavesach. A, weź podejdź i użyj. Co ci szkodzi? Daj jeden item. Ja, dobra. To też weźmiemy i wrócimy się prawdopodobnie z jedną więcej monetą po tego Soul Hearta, bo czuję się nie... O kurde, dawaj, do it. Do it. No, bo wolałbym chyba bardziej klucze w tym wypadku, ale może jeszcze gdzieś jakieś znajdziemy czy coś. A w sklepie nie było klucza przypadkiem? Nie pamiętam, nie zwróciłem uwagi, wiesz? Też nie zwróciłem. Oj. Bomba. Okej. I nie ma kluczy. Nie ma kluczy, no troszeczkę słabo. Dostaliśmy do tego. Jest klucz jeden. Jest klucz i jest Soul Heart, to weźmiemy na pewno. No wysłuchaj. Weźmiemy na pewno, powiedziałem, ciulu. Masz 690 monet wpłacone na Grid Machine. Specjalnie co zrobiłeś, tak? Żebyś 69. Specjalnie dla ciebie. Nie, po prostu wypłacałem za jakiś czas i tak jakoś wyszło samo. 69. A że się zatrzymało. A liczba mnie prześladuje. A tylko liczba. Jezu. To nie wróży nic dobrego. Nie, dobra. To jest zbyt złe. Nic przyjemnego. Niestety wiśnie. O, tutaj się mogłem bronić. Tutaj wchodzisz. Tutaj wchodzę, tak. Do it. Trzy klucze, cztery, pięć, osiem kluczy. No to... jeden klucz, no to musimy zużyć tutaj, nie ma innego wyjścia. Już innej opcji nie widzę. Było warto. Splish! A to jest splish. Splash damage. Ja ostatnio...
Patrz, to jest za dużo, żeby splitshota zrobić. A miałeś Splash i Split razem? Miałem, tylko że grałem na Wii U w Rebirthie. Niestety w tym momencie Wii U przestało wyrabiać i miałem slow motion, miałem darmowy stopwatch, wiesz? Serio? Tak, serio. O, dostałem dwa klucze, świetnie. To można wejść. Skrzynka. Otworzymy, czemu by nie? Jakiś item czy coś? Już kolejny. Dobrze. Dobra, jak się zwraca, to przynajmniej chodź jeszcze do tego. No właśnie. Uważaj na kolce. Pamiętam. Wiem, że to nie wyglądało... Twoja pamięć mi zrusznie! Wiem, że to nie wyglądało tak, jakbym pamiętał, ale zapewniam cię, że coś tam w moim mózgu się zliło. Ej, Eleven, tutaj były kolce, może by nie zwolnić. Nie, rozpędzony w kolce. Kurde, znowu to zrobiłem. Hierofa, używaj. Okej. I teraz myślę, że Bushido. Ja, Bushido. Trochę się śmiejesz? Nie będę mówił takich rzeczy publicznie. Myślę, że już wystarczająco dużo rzeczy powiedziałeś publicznie, których nie powinieneś był powiedzieć. A ten splitshot bardziej mi chrzani z tym polifinusem niż pomaga. Zauważyłeś? No, to gdzieś tak nie na wszystkie kanały świata się rozwala. No, rozwala się na wszystkie strony świata niby, ale zrobiłem tak. Ale nie aż tak bardzo jakby normalnie. Ale nie, on jest po prostu ten rozprysk jest tak naprawdę uwięziony w tym wystrzale jednym. I on nigdzie nie leci. To jest ten problem. Chyba splash i splash ten. No. O, zabrałem ci jednego słucharta i połówkę blacharta. No to zagnuj. Trafiłem. Dobra, dziękuję mi śmieciu. Bombę weźmiemy, bo trochę zużyliśmy. Tam się przydało jednak. Ogień krzyżowy. Forsaken. Po co ja go zrobiłem teraz? Dostał trochę damage'u i... Nie przeraża mnie on. No w sumie speed up. Speed up jest spoko. Leci niżej. Bardzo fajnie idzie. Coś mi się wydaje, że chyba będziesz miał tylko grid mode do zrobienia. No też mi się tak wydaje. Po to podejściu. Jest ono zbyt dobre. Mana, gincie. Ej, no. Ale to szalenie strasznie. Nie, no spoko. Miałem nadzieję na jakieś słucharty. Miałem nadzieję na jakieś słucharty, ale oni ginęli, że tak powiem. W zbyt różnych miejscach, w zbyt tych miejscach takich nad przepaścią, więc nie mogę nic zrobić. A tu jest przejście, tylko nie zauważyłem nawet. Ślepo, ciemno. Żegnam. Uwaga. Żegnam. Dobra. Nie jestem się z nim walczyć. Jak mamy, to powinniśmy to wykorzystywać. To jest dwa pokoje, więc... Zawsze popełniałem ten błąd, że zbierałem itemy i ich nie wykorzystywałem totalnie, jakiekolwiek one nie były. Bo może się potem przydać, tak? To jest inna sprawa, a to, że jest słaby, to po prostu go nie używam, bo jest słaby, bo mi nic nie da. A jednak może czasem coś dać. Okej, zrzucamy tego, bo może Black Hearty zaspawnować. Jak już zrąbałem, to trzeba już... High Priest, może przyda się do bossa. Lovers to tak słabo. O, sorry, nie strzegam cię. Teraz mnie skrzynka nie ostrzegła. Patrz, świetnie. Weźmiemy, czemu by nie. Klucz też weźmiemy. Jedźmy dalej. Tylko trzeba znaleźć jeszcze boss room. Okej. Czy treasure room. Boss room to był przed twoim ryjem, Eleven. Okej, i lecimy. Chcę wejść. A ja bym się skłaniał ku temu, ponieważ nasz split shot troszeczkę się szani. Zjebałeś. Wiem. Naprawdę zjebałeś. Wiem. Byśmy generowali pajok, byśmy mieli taki chory damage. Stary, powiem ci tyle. Moim zdaniem, moje myślenie jest takie. Spierdoliłeś. Mamy dojść tylko do DLM. To nie jest jakiś wyczyn. Teraz będzie ciężej. Właśnie o to chodzi. Było za łatwo. To już nie może być za łatwo. Może was przysiąść, ale jak cały czas jest za łatwo, to jest aż nudno. Spierdoliłeś. Cicho się, przynajmniej mamy nieograniczony ten range. Patrz, jak odjadę, patrz. Widzisz? A dobra, to może być przydatne. Squeezy, w David Roomach mamy kampusa. Jezu! Okej, okay. Gin. Dziękuję, Lamp of Call. Nie wiem, prawdopodobnie nam się nie przyda. Chociaż może się przydać, im dalej tym... No.
The Empress. The Empress High Priestess. Co jest lepsze? Priestess. Dobra, okej. Zaufam ci. A to na bossa tylko, nie? My jak użyjemy, to na mamie. Na zasadzie kopa. Serio? Na mamie to tak działa? Nie wiem, może. No faktycznie. Uwaga, bomby! Otwieram ten pokój. Uwaga! Napierdalam. Fire in the hole! Black market. Szczęście wiśni rośnie, gdy ma A11 przy sobie. On nie chce, on chce powiedzieć zupełnie coś innego. Wy nie chcecie wiedzieć, co to jest. Steam Sale. PhD. Chyba bym tylko brał PhD. Wiem, że to było idetyczne. Ale co tam? Lemon Party mi się bardziej przyda, myślę. Ja przestrzeliłem cię. Mogę podejmować głupie... I do łóżka! To mi nic nie da, bo mam za dużo. W sumie moglibyśmy wydać wszystkie serca i się podleczyć za trzy. A teraz? Nie. Musiałbym mieć same... Czasem to działa, że można. Ten... Musiałbym mieć same soul hearty, wtedy działa. Tylko jak masz same soul hearty. O! Bum bum. Sensownie. Nie, przepraszam cię, ale... Rozwalę to, dawaj. Przepraszam, ale nie. Dół. To było tak bardzo worth it. Może nie. How about nope? Nie. Tak, ja tutaj chciałem postawić już bombę, żeby zabrać sobie soul hearty z tych wszystkich ognisk. Jedno primo nie latam, drugie primo nie mam bomby. Genialny eleven. Hashtag genialny. Hashtag klasyczny eleven. No zdarza się. Przynajmniej zrębałeś tak jak na swoim ostatnim ranie, jak razem graliśmy. Co się wdupiłeś w kolce. Ale i tak widzowie wiśni stwierdzili, że to była moja wina. Była twoja. Spierdalaj. Gdzie, w której części to była moja wina? W każdej. Okej, tu szukaj siwa. Okej. To jest Acropolis One czy tu? To w sumie może nam się przydać, bo to nam niby zmniejsza zasięg, ale mamy kurde lasy. Ale co to w ogóle, co to daje? Tears Up dodaje jakiś efekt. Jak to tylko dodaje, nie mam bomby. Jak to tylko dodaje Tears Up, to już jest bardziej worth it niż tamto, bo... Tylko, że strasznie zasięg zmniejsza. Na mnie zmniejszy zasięgu, nie ma szans. No właśnie mówię o tym. Black Candle, ja bym kupił to najpierw. Bierzemy wszystko. Two of Spades. Mogę kupić nowy klucz. A, nieważne. Po co? Tam to jest za swójdemkę. Co to w ogóle robi? No, że jak się coś jebnie, to możesz serce sobie wypać, klucz, moneta. No dobrze wiedzieć, nie wiedziałem, nigdy to nie brałem. Jakoś nigdy nie interesowało. Toxic Aura Tears, czy...? Tak, Toxic Aura Tears. No to w sumie jakiś efekt nam dodaje. Myślę, że to już będzie boss. Ja. Jednak byliśmy w błędzie, mój przyjacielu. Gdzie jest moja bomba na ten kamień z X-em? Tam mógł być Small Rock. Spowalniasz ich, jak byliście spowoleni. Tak, wiem, że nie było warto, ale... Hashtag totally worth it. Pop, pop. Dostał po mordzie. Nie ma bomby. Mam ja bombę w dupie, siedzi sobie w kupie. Jezu. Twoje rymy są genialne. Two of Diamonds nam się bardzo teraz przyda. Pigułka, pigułka, pigułka. Speed up. Speed up. O, dało dwie monety. Daj, dwa i dwie monety, ale... Nie widziałem nawet. Tak coś poczuwałem. Pomógłbym, ale... Udało mi się nie dostać pysk, więc to jest... Mamo, walczymy tutaj? Nie. To jest war. W moim pokoju to jest troszeczkę chamskie. Nawet w niego równo. A mogę krzywo? O! Lamp of Call działa na wszystko. Z tego co widzę. O, tak, osłonka może być. Okej. That's it. Lecimy. Myślę, że będzie to Explosive Diarrhea. No ale no nie. To powinno się nazywać kebab. Czemu kebab? Nie wiem, dwa razy w życiu jadłem kebaba, dwa razy miałem Explosive Diarrhea. Real life. Ja głównie te kebaby jem. Chociaż w sumie też mogło być relax. Myślę, że... Bo... Tutaj nam możesz 4 rozwalić chyba. Próbowałem, ale nie jestem pewien, czy to się da. Jakkolwiek. Poszedłem na boss rush. Zdążymy chyba, nie? Mamy 3 minuty.
Rozwalić, ale nie mamy... musimy robić. Tak, możemy się wyteleportować też, ale... Dobra, to rozwalę chociażby. Bajaj! Jaj! Jezu! Nie zauważyłem. O Boże. Nie zauważyłem tego. Co za chory człowiek. Aha. Okay. To trzeba zrobić myśląc. Jak to się wraca, zawsze jest powolniejsze, więc... O, tak to powinienem zrobić przedtem, ale byłem zbyt zachłanny. Too greedy. Too fast. Jestem chwast. Miło. Duchast. Duchwast, miś. Jochce. Jochca. Byście mnie słuchali. Tędy idziemy, to czujesz tutaj bardziej. Okej, okay. To już są tam dwoleni. Papa. Jesteś mieczem, zostaw. Nie chowaj się już, proszę. Excalibur! Ładnie wyglądasz. Sao! Co? Sword Art Online. Aha. Niech licznie zrobimy ją. Czekaj, czy to jest. Czy to nie jest czasami. Jak to się nazywa? Czy to jest anime? Tak, to jest anime. Czy to nie jest anime o tym RPG-u, co ludzie zostali w nim uwięzieni? Tak. O Jezu, oglądałem tego 2 odcinki, jakie to jest poryte. To jest fajne. To jest fajne tylko przez 12 odcinków, bo potem jest. Pu. To jest strasznie naciągali. Już nie wiem, nie oglądam nigdy anime, ale byłem w towarzystwie, które cały czas mnie nękało. O, będzie anime, jakieś anime, będzie jakieś anime. Ale będą będzie dewną ta. Okej, dobra. Ale już zginął. Dawaj, bum, bum, bum. Liczyłem bardziej na. No, na którym jesteś momencie? No nie. Już to mówiłem kilka razy. W czasie serii z Isaaca. I kilku ludzi, a właściwie było złych, że powiedziałem mi spoiler, więc może... Tak? Tak, no właściwie... Jak może nie oglądasz... Ale ja też jakiś czas temu nie oglądałem Death Note'a, to mi to samo mówili, i co? Ja ich rozumiem. Wiesz, Death Note jest tak stare już... Ale było stare już nawet jak nie, ja to oglądałem. Nie będę mieczem. Nie będę. Nie będę mieczem, aha. Zrypałeś. A, w tym sensie, dobra. Bo nie będziemy już w treść umie. Nie byliśmy? Nie. Oj. Nie, trudno. Tak sobie myślę, że poradzimy. Mamo, deptaj tutaj. Czekaj, mamo. Mamo, deptaj tutaj, mamo. Dobrze, dziękuję za skrzynkę. Posraż. Czy zdążymy? Nie ma sensu. Nie. No to de lamba. Daba, widzisz? Wszystko się naprawiło. Jak to dalej idzie, to rośnie. No... Lamp of coal. Także widzisz, Wiśnia, mówię ci, że czasami warto zainwestować w coś... To jest tak jak mówiłeś, giełda. Czasami warto zainwestować w coś gorszego, żeby było lepiej. Ale to patrz do mnie w innym miejscu, żebym ja widział mniej więcej, w sobie naparzam. Dobra, sorry, faktycznie, to jest też racja. To no, będziemy się... stoimy i naparzamy od razu, nie? Żeby jak najszybciej kombos zrobić, no. Uciekamy. A, bo to na... Aha, bo to jest wszystko spowolnione! Broken Watch nam zadziała. A ja jeszcze ich spowalniam potem. I zadaję im damage tym czymś. No, bo zaraz to jest tutaj po prostu formalność totalna. Nasze inne serce tak martwi. Nie, jakoś nie martwi w tej sytuacji, jak bramni tak szybko pada, to stary. Co nas może zabić? Oni się ruszyć nie zdążą, jak już giną. O. Tyle. Chyba najszybszy boszrasz. Bardzo zabawne. Nawet nie muszę widzieć, co bije. Jak monstro tak szybko pada, to. Czy tam był pin? Tak. No to zaszarżował kolega. Nudny ten boss rush. Powinni go jakoś zmodyfikować, żeby był ciekawy. Nie, dobra, nie żartuję. Nie, Tyron, nie! Ty nie mówisz po polsku. Siedź cicho. Dobrze. Nie mówcie mu tego, nie piszcie mu tego na Twitterze, nie. Czy to paradoksa? Kamikaze! Już! To jest taka sugestia, zabij się! Bum! Nie, dobra, okej. Zabij się, zabij. To było szybkie. Dostaliśmy tego jak było warto. Biwe! Myślałem, tak brzmiałem wejść taki. Ten boss rush będzie mozolny. Mamy tylko lejzory. Przynajmniej będzie fun, a tu tak ex. Ten boss rush nie będzie mozolny.
Dobra, nieważne. Jaja ze stali. I've got balls of steel. Okej, okay, tutaj też wejdziemy, bo czemu by nie. O, jak pięknie, Higapi. Chciałbyś. Co to ale za... mamy PhD. Co to za szczęście? Co to za szczęście? Czekaj. Wspomnij to tutaj, jakby ktoś miał. O, monstru jeden padł. Nie żebyśmy mieli mieć z nim jakiś problem. Yeah. iPhone pills. Pheromones nam się nie przyda. Tele pills nam się może przydać. Lock up. Pills up. Speed up. Spoko, tele pillsy sobie zostawimy, jakby Boże, był jakiś... ile pilsów. Jakby był jakiś cielty pokój. No stary, teraz to już powinien być narkomanem po tym jednym pokoju. Oj, jeez. To było bardzo głupie. Straciłeś masz serca. Instant. Tak. Całe boss of steel. Dobra, pięknie. To ja się na razie nie dołączam. Jesteśmy na kryzysowej sytuacji. Jesteśmy w kryzysowej sytuacji, jesteśmy za mocni i troszeczkę przeszarżowaliśmy, tak mi się wydaje. No. Możemy tutaj wejść. Piątka, pozostał pokój. Na hasza raczej nie chcę iść. Nie masz hasza. Co? Masz hasza przecież. Mimo wszystko, ale na hasza raczej nie chcę iść, bo wiesz, nie wiem czy zdążymy, nie? Jakoś niekoniecznie chcę, więc jakoś mam mnie to obchodzi. Na tym piętrze piątka jest bardzo fajna, bo możemy zdobyć więcej itemów. O ty, cieciu. No, tylko bossa musiałbyś pokonać. Zginiesz, bo mnie to przynudziło. Musiałem sobie poprawić okulary, zanim do mnie pobiegł to. Myślę, że otworzymy. Masz jeszcze Wheel of Fortune, to można sobie jeszcze pograć. Co? Wheel of Fortune, nie? To można sobie pograć potem. O, Skrillex. To było piękne. Aha, teraz go nie trafimy. Do it. Just do it. Nigdy jeszcze nie zjechałem mu większości zdrowia, zanim nie stanął z dupą na wierzchu. Zostawił się. Range up. No, nie mam co wyciągnąć, więc... Myślisz, że ten sam co ja? Mhm. O nie, nie, nie o kebabie, nie. One makes you small is dobre. Użyj Wheel of Fortune tutaj. Będzie fat, będzie szczęście. I graj. Jak Pretty Fly... Chociaż Pretty Fly podlecie, to będzie naprawdę mega dobrze. A na co liczysz, że tak powiem? Na pigułki i na HP up. I na Pretty Flye. I can see forever, możemy odpalić, czemu nie, czekaj. Lock up? Nie. Explosive. To jest bieguna. Masa ile serc. Serc. Ty gapi spół. Ale jakiś jeden słuchard odleciał, to już by było super. Będzie gapi z połu, to będziesz miał potem 3 serca. No. No, że gapi z połu muszą potem zabrać i konwertować serducha. No to też jest właśnie ten plus. O, o. To było niebezpieczne. Dobra, pobierz. I się powtórzy. Ale pierwsze trzeba znaleźć secret i super secret. I używaj. Bierzemy to? Tak, no, nie ma sensu raczej nie zaskakuj niżej. Wiem. Sekrety. Sekrety, tak. Tutaj może być. Nie! Masz I can see forever. A, to po prostu musi się przejść. Dobra. Musi się przejść. Tam i z powrotem. Not worth it. Super secret znaleziony. Teraz jeszcze. Normalnie wezmę na razie. Coś mi się wydaje, że na dole będzie. Jeszcze na dół. Tutaj? No. Nie ma dobrej karty. Jeszcze, ale może się zdarzyć. Właśnie, pytanie. Piśnię się sobie jakoś. A, dobra, tak. No bez problemu. Przepraszam za niego. On nie wziął dzisiaj leków. To jest taki nas malutki secret. Chory pojebie. Dobra, nie.
Co my chcemy brać? Ryzykujemy, że trafi się nam dobra karta. Ryzykujemy, że trafi nam się dobra karta. I teraz będę same HP upy. I teraz zginiemy. I powtórzymy pomieszczenie. Dawaj, do it. Oj tak. O nie. Czemu tak się ciemno zrobiło na chwilę? Nie wiem. Okej, to było dziwne. Mogę wejść na arenę. I pójdziemy też na arenę, toż tak sądzę. Ja pierdzielę, nie no. Pupu. Wynagrodzenie naprawdę boskie wręcz. Okej. Okej, o. W tym samym czasie jebie. Coś mi klucz, nie jest źle. Jebu dud. Karty. Niestety nie. Pop! Gień! Pop! Jebu dup, jebu no. Czy już mogę? Już. Okej, okay, dobra, nie. Czy nie na byłem pewien. Sali został jakikolwiek przeciwnik? Nie. A, było tylko trzech. Okay, myślę, że jest czterech w każdym kącie sali. Karta. Udało. Spoko. Będę w końcu za szybki i będę się gubił, ale... Trudno, no, życie takie zawsze jest. Weź, wywalaj. Łajczaku. Karta! Nie. Nie dzisiaj. Czemu nie grasz? Nie chcę kusić losu. Dobra, teraz już mogę. Jedno serce tyle odmieniło. Nie, nie chcę być tym. Okej. Okay. Cool. O Jezu, jakie zło. Czemu ja nie mam tych X? Technologii X. Miałeś przedtem? No. No to coś się spartoczyło. Ja zrobię to tak, zrobię to tak. O, dziwne. Świat jest niesprawiedliwy. Czasem. A nie, jednak... A, bo ja szaram teraz z tych X. No masz obydwa teraz, tak naprawdę. No. Ja też mam obydwa. Wylejcie jakiś suchar. Jest jedna sucha, pięknie. To idziemy na Eat Leaves. Ładuję. To jest Mr. Fred. A, no tak powtarzamy przecież. O, Jesus, jak dostałem głupio. Jeszcze z tego mocnego strzału. Jeśli kiedyś wiem, że on zabiera dwa serca. A mógłby. Memory. No dobra, dostaniemy słucharta, ale... No, na dół. Jesteś jeszcze szybszy. Dobra. Góra, góra, góra. O Jezusie. Ten moment, kiedy twój familiar jest większy od ciebie. Ten uczuć, kiedy strasz dalej niż widzisz. Przyznam, że nie miałem takiego uczucia jeszcze. Jeszcze. Idziemy w HP. Tak coś sądzę. A umiesz tak po ukosie? Musiałbyś tutaj w rogu. Nie, bo to rozwali na dwa. Tutaj właśnie postawić bombę i na dół. O właśnie. Tak. Dobra. Dawaj HP gnoju. Ja będę szalał. Bomba. HP. Jest perfekt, tylko teraz tego nie stracić. Okej, okay, to było nie... Zazwyczaj to robię inaczej. Precyzja. To było... Co jest? Przyspieszony. Speed up! Ja pierdzielę, jakie chore gówno. O, matka. Się schowię, żeby przypadkiem ten tylko ciebie targetowała. O, matko. Jest. Ten speed up był magiczny. No.
Na hasza nie zdążymy, na szczęście. Okej. Cliffs? It doesn't. Lewian, to nieśmieszne! Lamp. Jak to powtarzałeś na początku w jakimś odcinku, to było zabawne, teraz już nie jest śmieszne. Wiem, po to to mówię, bo nie jest śmieszne. Taka kawałka. Bo ja nie jestem śmieszny, zamknij mordę. Odbycie i gównie. A odbycie i gównie gadam cały czas i tak. Dobra. Nie wiem, przychodzi w końcu taki czas, kiedy... Kiedy? Ludzie patrzą na ilość twoich widzów, stwierdzają, że przy takiej ilości widzów pewnie już się zmienił. I zacząłem jechać po prostu. Spoko, też tak mam teraz. Nie, no to już jest tradycja, już się przyzwyczaiłem. Ja się przyzwyczaiłem. Sami sobie tworzycie chore stereotypy w większości. No bo jak ci Eleven trochę pomógł, to ty nie masz prawa się odzywać, bo ty nic sam nie osiągłeś. To nie jest tak, że wielcy youtuberzy zawsze nagrywali razem, żeby ten trafić do jak największej ten liczby osób, nie? Nie, nagrywa z kimś, jesteś zerem. Znaczy dla niektórych, nie dla wszystkich. Wszyscy są zerem w ogóle. Duczysz słabo. Sprzedałem się, robię wszystko. Kiedy Sakura? Robię wszystko po to, żeby być sławnym, bo tak. Kiedy Sakura? Bo ostatnio widziałem promocję na jedną Sakurę. Tym bardziej, że nie lubię być sławny. Wiśnia. Ja nagram to. Ale ja czekam na Sakurę wtedy. Wiśnia, ale. Ale to ja ci powiedziałem na serio, to nie był żart. Ani coś, czy miałem się od tego wymigać. Tylko jeden odcinek. Wiśnia, tam nie ma czego nagrywać. Gdybyś kupił grę, w której jest nagrywać, to co nagrał, okej, okay, rozumiem. Halipop? Zamurowało cię. Znam, że tego nie słyszałem. Tam już jest coś więcej. Widzisz, ja dbam o twoje serie. To może lepiej nie dbaj, ja sobie z nimi poradzę. Jeden odcinek Sakurę mógłbyś zrobić. Nie, nie Wiśnia, nie, to się nie zdarzy. To się po prostu nie zdarzy, okej? Okay? Na urodziny moje. Na urodziny to dla ciebie nagram Gotika z Felu. No co za gnój, nie da się namówić. Ja nagrywam gry, które mogą być nawet głupie, ale mają jakikolwiek content, w który da się jakkolwiek zagrać, ale jeżeli... Ale jeżeli gra... jest gra, która jest kuźwa komiksem. Ale ta gra ma bardzo pozytywne oceny. W dodatku pornograficznym. To ja przepraszam bardzo. Ale dziękuję. Tam nie ma pornografii, tam jest edgy. Styl. Ale pisali ludzie, że byłoby nieźle, jakby dodali wersję hentai. Dobra, Wiśnia, zejdź z tematu. Zejdź z tematu, to... Dobra, nieważne, nieważne. To nie jest dobry temat, nie. To są zakątki Steama, ale, które ale nie, mów, ale nie mów o takich rzeczach na filmach, które oglądają dzieci, bo dzieci oglądają YouTube'a, ale nie wiecie też, drodzy rodzice, że dzieci wchodzą na pornosy. No bo przecież internet jest bezpiecznym środowiskiem. No oczywiście. Co z tego, że na Facebooku same pornosy wyskakują, nawet jeżeli masz niczego podobnego. Twój znajomy polubi jakąś stronę, polubi coś tam i wyskakuje pornos. Goła dupa na ekranu, klikniesz, wstawiać się post. Jezusie, ile są hartów. Ale co tam, no, jak już ktoś powie na odcinku kurwa, no to jest tragedia. Ale chyba nagrywamy o późnej godzinie, bo zaczynamy tak pierdolić. To jest bardzo dobre moim zdaniem, nie wiem. Ja przynajmniej coś gadamy, a nie przymulamy. Znaczy nie, no, tematy jak najbardziej prawdziwe, nie? Wiecie, my tu mówimy tak pół sarkazmem, pół serio, ale no, taka prawda. Ja rozumiem, jeżeli ktoś cały czas nagminnie przeklina. Ja kiedyś strasznie przeklinałem cały czas, na każdym kroku. I to było naprawdę niefajne, to wiem. Ale jeżeli komuś się zdarzy przeklnąć czasami, to trochę przesada. Jeżeli się wywalisz na rowerze, to nie mówisz ała, jak mnie boli, tylko kurwa mać. No taka prawda, no.
Tym bardziej nie wierzę, że w dzisiejszych czasach nie da się spotkać kogokolwiek, kto nie używa tego słowa. No, język to jest język, tak? Jeżeli ktoś nadużywa przekleństw strasznie, to faktycznie jest to złe i niemiłe, nie może się z taką osobą gadać cały czas, tylko kurwa, tak? Ale z drugiej strony często, nawet w pracy, jeżeli pójdziecie do pracy, to i tak się z takimi słowami spotkacie i tak. Wezmę to, bo mi się Blackheart nie przyda, więc ten teleport robi Większa szansa na error room i tak dalej. Aha, tylko tyle. I że do secretów częściej. On ma jakiś dziwny pattern, z tego zauważyłem. Że on, jak na przykład jestem tutaj, on mnie teleportuje do innego pokoju na drugim końcu mapy. Patrz, on mnie zateleportuje do tego pokoju po lewej na górze. Ale skrzynkę najpierw. Dobra. Nie. No, teleportuj. Widzisz? On ma taki dziwny motyw, że teraz jakbym go użył, to mnie teleportuje do następnego pokoju. Tutaj. Z powrotem. Aha, nie użyję go teraz. Ale on tak zrobi. Jeszcze trzy pomieszczenia. Szczerze, to mi się wydaje, że to jest po to tak zrobione, żeby można było tego używać, żeby otwierać drzwi bez konieczności włamywania się tam. Bo to można obliczyć, że tak powiem, tam przemyśleć, które drzwi ma szansę otworzyć. Tak mi się wydaje. Wracając do tematu przekleństw, to sądzę, że... Nie sądzę, że po prostu... Przekleństwa to jest coś złego. Wyzywanie jest dużo gorsze niż same przekleństwa. Pogarda. Do innego człowieka bardziej. Tak, teraz to mnie teleportuje na któryś z tych końców tutaj. Nie tutaj, tylko tam. Do it. Faktycznie. No. On tak raz tutaj działa prawdopodobnie. Nie wiem jak to dokładnie jest, ale... Okej. No Soul Heart tam gdzieś jest na dole. No to będziesz miał naprawdę dużo zrobione już z tym Samsonem. Samosonem. Ja na postaci miałem sporo zrobione. Najgorzej to mi tutaj z tym Keeperem idzie, chociaż ostatnio w ogóle... W razie w Isaaca gram. Głównie dlatego, że też czasu nie mam. Ale... O, kurwa. No dobra, trudno. Trochę wolniejsi jesteśmy. Trudno, no. Dodało nam serce chyba, czy mi się wydaje? No, dodało nam serce. Ale nie wydaje mi się, żeby to jakoś miało zaważyć na tym, żebyśmy pokonali Delem. No też mi się wydaje, że tutaj u góry będzie. No. No. O, zapomniałem, Brimstone. No właśnie, jak się skryłem, bo sobie przypomniałem, że może szaleć, żeby... Okej. Item for him. Dziękuję, Lemon Party. Oj, trudno, wiśnie, spoko. Zdarza się najlepszym. Nawalaj go. W sumie to już chyba jestem tyle pewny, że mogę stać, tylko nawalać stack X, nawet nie patrzę na ekran. Pogarda? Pogarda! Okej, okay, to było może głupie. Może troszkę jednak uważajmy. Nie. W ostatniej sekundzie. Ja go rozwalę! Dziękuję. Chodź nie, ja go rozwaliłem. Gnoju. Za późno. Dziękuję. Dziękuję ci serdecznie, Wiśnia, za uczestnictwo w tym odcinku. Dziękuję za pomoc w rozbrojeniu Delemba Samsonem. Dziękuję, Isaac zaginął, tragedia się stała. Wam dziękuję za obejrzenie. Samson Slog odblokowaliśmy z Wiśnią. Super, świetnie. Coraz mniej rzeczy z odblokowania i to napełnia pamiętaj mnie... Pamiętaj Samson. Wiem, ale to napełnia mnie po prostu smutkiem, bo to znaczy, że... Zrobić drugi sezon. Nie, drugiego sezonu nie będę robił, ale myślę, że... Ale ja nie mogę się doczekać, kiedy wydadzą w końcu tego Isaaca Plus. W końcu mogą być jakieś fajne modyfikacje. Czy coś w końcu się, dobre. Czy coś się szanić z ekranem, czy tylko moje wrażenie? Ja przepraszam. Ale dziwne. Dobra, nieważne. To halucynacje to, z niedożywienia o drugiej nocy. Tak. Więc mieliśmy dwie pizze, nie mówię. Dobra. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach. Pa, pa.